Inwir mniej magazynków no i więcej bezet. Tak to wygląda. Znowu tam kurka, ktoś leci w kurki Początek bitwy Tisek na naszym ekranie jedzie za skałkę. Bardzo popularna pozycja turniejowa. No muszę powiedzieć, że będzie tutaj gruba jatka na tym środku. Pan swór już ponosi straty. Na razie HPkowo bardzo podobnie, około 35 tysięcy. Piotr jedzie sam tutaj na plecy! Peter dał pechę, ale już jatka na środku. Wydaje mi się, że Ukraińcy mają jednak tutaj przewagę. Tak mi się wydaje, że Ukraińcy mają troszeczkę więcej luf, ale są w krosie Ukraińcy. Polacy zajmują latarnię. Marcel wjeżdża na latarnię. Ciekawe czy wiecie, zostało mu 200 życia, nie wjechał na latarnię niestety. HP delikatnie na korzyść Invil. Próbuję Invil zająć tą latarnię, próbuje, próbuje. Z niej będą mieli bardzo dobre pozycje. Dziękuję za kupienie pakietów The Rise of Kingdoms. Siemaneczko. Invil według mnie ma lepsze pozycje. Poza tym jednak trzeba mieć świadomość, że Invil atakuje w tej rundzie. Także czas gra na ich niekorzyść. Wydaje mi się, że Ukraińcy przejdą do uderzenia. Lada moment, lada chwilę. Ukraińcy wyjeżdżają. To jest ten moment. Chwila prawdy. Zobaczymy, jak to się skończy. Używają dopalacze. Oj, tutaj nielegalne dopalacze są używane widzowie Czaki na ogrysku. Ale Czaki tutaj przeżył. HP bardzo mocno na korzyść Invil. Bardzo, bardzo mocno. Powinni nasi to ugrać. Orzech kontratakuje. Niestety pada w tym momencie. Clown na ogrysku. Bardzo dużo ogrysków w drużynie ukraińskiej. Trzeba je dobijać. Panowie, koncentracja, dobijamy. Zobaczcie. Jeden nastrzał, drugi na strzał, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Wszyscy prawie na hita. Tylko dobijać. Teraz w końcu nasi dobijają te ogryzki. Posypali się Ukraińcy. Pałsz I ostatnie trzy czołgi I-7, BZ i ces Pierwsza runda nasza udało się. Walka była zacięta, mają dwa, czyli jest zmiana. Jeśli chodzi o zespół ukraiński, oni tutaj wzięli też dwa magazynki, ale Lewandowskie ciekawe. Ukraińcy mówią, a weźmy te Lewandowskie, może się sprawdzą. Ankieta zajęła 10 sekund, dziękuję bardzo. Ślicznie dziękuję, Marosek. Będzie bitwa o środek, będzie bitwa o środek. Już kurka wodna dostał podpałę polski gracz Tisek. Stracił tysiąc życia przez podpalenie. Dlaczego jest 1-0 dla motywacji? Nie no, jest 1-0 dla invil, to była pomyłka. Ukraińcy nas flankują na środku, zobaczcie. Piotr jedzie tutaj z Mentusem. Mają takie duo, taki Pluton na tego Hermind'a. Piotr na razie ponosi duże straty. Udało się Kecejowi zniszczyć pozytywa białoruski gracz. Chyba tak się mówi: Białorusi? Białoruski czy Białorusi? Nie wiem. Tak to wygląda. HP jest bardzo na korzyść Ukrainy, niestety. Kolejne podpalenie przez zespół ukraiński. Trzecie podpalenie przez zespół ukraiński. Ukraińcy włączyli cheaty chyba, jakieś widzowie. Trzy podpalenia w jednej bitwie. Czwarte podpalenie. Co jest grane? Ten Konix? podpalił trzech naszych. Trzech naszych podpalił. W ciągu kilkunastu sekund trzy pożary dał. To jest niesamowite, jak Ukraińcy teraz dominują przez te podpalenia. Chłop włączył cita na podpalanie. To jest niemożliwe. Każdy strzał podpalenie. Teraz podpala czaki polski gracz, ale to wciąż jest stosunek 4 do 1 na korzyść Ukrainy. I ta bitwa raczej będzie przez nasze przegrana. Piroman, moi drodzy, piroman. Ukraińcy nas tutaj farmio, mamy samoogryzki. Franek robi tutaj fraki, ale co z tego? HP jest 3000 do prawie 11000. Ostatnie trzy czołki w zespole Invil. Ostatnie dwa Franek i czaki. Czaki Polski yy, były streamer, bo dostał bana. Ale może jeszcze kiedyś yy, odponują go. No, niestety dostał bana. No i moi drodzy, to jest koniec tej rundy. Ukraińcy są tym razem górą. Za co dostał a No podobno Ukraińcy wzięli japońskiego, Polacy wzięli szwedzkiego niszczyciela. Początek bitwy na razie nikt nie poniósł strat. Ukraińcy mają troszeczkę więcej życia. I moi drodzy, tutaj zobaczmy bardzo mocna agresja Ukrainy. Ponieśli straty na tym środeczku. Co tam wciągam? Nie interesuj się. Powietrze. <laughs> dobrze. hp cały czas poradcy zyskują przewagę. Bardzo dobrze. Orzech ma tutaj potężne działo 150 mm. Zaraz może je wykorzystać. Polacy są troszeczkę tutaj zamykani w tym mieście, ale jeszcze się trzymają. Tracimy pierwsze czołgi, jest Kecaj. Ukraińcy stracili jednak cztery, więc jest naprawdę korzystnie i nie ma co panikować. Piotr w pojedynku 1 na 1. Kto wygra? Piotr czy i7? Yy... 6 0, przepraszam. Czemu dźwięk pierdzi? No Wargaming popsuł, jak zwykle, kurka kasztany, no Ja pierniczę czy coś tam popsuli? Cholera, jasna Przepraszam, no Napiszę, żeby naprawili M.A.T.E.K. 211 666 wysłał 20 złotych, proszę o zapkę do klanu pod rezerwy M.A.T.E.K. 211 666 Piotr wygrywa pojedynek, czy dobije tego 260? No, uwaga, chwila prawdy, Piotr! Niestety, no nie dał rady. Ale tam pan z fury zrzuci tego i 7, ale tam go kurka wziął, wciągnął i 7. Już formalność. Jeden strzał. Pięknie. Jedna pecha, jedna pecha. No dobij go, dajesz jeden strzał, pięknie. David dobija. Helmaj tam w wodzie. To jest sprytna pozycja. Już w tej pozycji widziałem nie jeden wyciąg zrobiony, ale to w tym wypadku nic nie da. Orzech idzie na dno. Orzech tam nurkuje. Korka woda zablokowali się. Ja pierdnicze, co robią, co tam robią chłopaki? Ooooo, wow, topił! Kolega z zespołu! Jeszcze pana dostanie zaraz, się skończy. Ale ta fałka wygląda śmiesznie w tej wodzie. Wystaje tam koniuszek wieży. Kapują gościa, kapują. No, bo by jeszcze wygrał. Walczy tym Isem 7, wyjeżdża. O I teraz go zniszczą. Panie, to czołgi niedorsze, no ja może to wiem. Sto, proszę bardzo. Jak pancerę to e truja. Kołowiec, no jest grubo, Jagoda. Jak kibicuję Jagodzi trochę. Z całym szacunkiem do Invil, ale no chcę zobaczyć Jagodę strzelającą po tysiąc. Mam nadzieję, że się nie rozczaruję. Czy wy chcecie zobaczyć Jagodę w akcji? Czy raczej niekoniecznie? Takie tysiąc. Fiu, fiu, fiu. Peter ciśnie strasznie odważnie, ale on chce tutaj podświetlać tego Isa w dole. I to wyszło bardzo dobrze. I 7, siedem... Tito już oberwał. Już, 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 siedzi pesteczka. Będzie jej więcej, mam nadzieję. Musi mieć świadomość, że Invi w tej rundzie atakuje, także to może być trudna walka. Ścisły spokojnie, jeszcze jest 400 miejsc. Kump. Wluż. Cześć ściana.pl. Znud mikro. Tylko to chyba nie mikrofon, bo to cały czas by był problem. Przyciszę dźwięk. Przyciszyłem dźwięk z bitwy. I możecie powiedzieć, czy już mniej. Zgłosiłem problem do Wargamingu, ale zgadnijcie co. Wargaming nie odpisuje. Także... He, powodzenia. Od, napisałem ja i jakiś Hiszpan do gamingu, no ale niestety nikogo to nie obchodzi. Ale to u Ciebie jest problem. Jak to u mnie? Przecież to nie ja mam transmisję. To, że oficjalny Wotowski ma dobrze, oni mają priorytety. Wiadomo, że Wotowski ma priorytet. A ja to mają wywalone we mnie. Ich to nie obchodzi, co ja tam mam za sygnał. To jest wiesz, tak, że są priorytety. Ale heka podkreślenie -ixt i jeszcze ocena stat, bo wcześniej Dzięki, Ale Heka! Nick, Piotr podkreślenie 172 Także my nie złoty. mamy tego samego sygnału, kolego. To nie jest moja, tylko wina Wargamingu niestety. Taki mi dali stream. Teraz przychodzą tutaj Ukraińcy do uderzenia na środku. Zobaczmy. Konrad w ogromnym ogniu. Od T57 heavy pada niestety. Ale trzeba powiedzieć sobie, że zrobiliśmy dużo damagea. HP-kowo 4000 na korzyść Invil, pamiętajmy jednak, że nasi muszą atakować, w związku z tym będzie, będzie trudno w te 6 minut podbić tyle mapy. W przypadku upływu czasu Invil przegra, więc muszą się streszczać. Polacy mają dużo sił w mieście Mamy tutaj dwa Lewandowskie cesa. dojeżdża jeszcze Franek i Kecaj Ale teraz Reksar potężnie wyrwał za 700 te trójki, szkoda Podwodny Tygrys, witam Ciebie, witam Ciebie Polacy robią ważnego fraga na Tilto no, naprawdę, ta runda wygląda dość korzystnie dla naszych. Mamy już przewagę dwóch paszyn. Ale będzie kosztowny atak. Teraz będzie najtrudniejszy moment. Ukraińcy będą mogli strzelać w naszych na dojeździe. Zobaczymy, jak to wykorzystają. Te emixy są sporym zagrożeniem. Będziemy starali się oczywiście je zatrzymać, ale jak to wyjdzie, czas pokaże. Kece, ma uszkodzony magazyn, dostał teraz gąskę, Czy przeżyje, niestety AMX miał jeszcze tam pocisk w zapasie i złapał polskiego streamera, szkoda. Jak panceresto wysadził Lewandowskiego, co się stało? Niestety nie widzieliśmy tego, ale jak pancer wysadził Lewandowskiego, polski gracz został zmasakrowany. Chciałem zobaczyć jego deszczelającą po tysiąc. Ale nie po 3000! Kurka wodna, no. 3000 to trochę więcej niż 1000. 1000 ok, no ale po 3000 to weź chłopie, nie strzelaj. Trochę przesada. Pelus lepszy, czy można do kranu? Jasne, gość, bez problemu. No niedobrze, no to jest przesada. Tak to się nie bawimy hp bardzo podobnie, ale martwi mnie czas. Ukraińcy za 3 minuty wygrają przez czas, jak pancer tam walczy. I teraz Dio Marcela, biedny Marcel. Niedobrze, ale chyba go zniszczą już. To jest koniec Jagody. To jest już koniec, nie ma już nic. Jagoda pójdzie do piachu. 3 minuty, czy Polacy zdążą? Napiszcie, co waszym zdaniem się stanie. Czy się wyrobią. A jeśli chodzi o ciebie, matek, nie stresuj się, zapisałem cię do klanu, także wyluzuj. Nie ma się co, kurka, wiesz, stresować. Dwie i pół minuty, Ukraińcy, bardzo mocno przykampieni. Piotr, wjeżdża tam, wjeżdża to samo Mentus. Oni już tutaj pęcą. Ile sił w nogach? Ile sił w silniku i w gąsienicach Rosjaniec możemy dodać do klanu, ale musisz podać nick Chyba, że to jest twój nick faktycznie Rosjaniec można do klanu? 10 złotych Pojawia się presja kapa, ale tylko na chwilę Piotr niestety pada, chori Oddaje ładne strzały, ale Boi się wjechać, boi się wjechać orzech Wie o tym, że to będzie bardzo niebezpieczne Udało nam się skończyć tego radzieckiego mamuta, obiekt 705 w mieście, ale tu jeszcze jest i7, Brain Breaker, przygotowany na rogu. Jest także MX50B, łapie monstera. Monster jednak znalazł osłonę i bardzo dobrze się stało. Minuta 20, coraz mniej czasu, ale to jest realne. Wydaje się, że to się może udać. Polacy mogą się wyrobić. To może pyknąć, widzowie, to może pyknąć. Ważne jest złapać tego kołowca. Ważne jest złapać kołowca. Udało się złapać kołowca, Ukraińcy. Już nie mają kim uciekać. Ostatnie szcząki wyrobimy się. To jest do zrobienia. Teraz damy radę. Ostatnia MX 50 sekund. Koniec. Polska Górą 2-1. Udało nam się, przepraszam, 3-1. Udało nam się rozbić obronę na zatoce rybackiej. Bardzo korzystna sytuacja polskiego zespołu. 1-1. Street. 1-1. Street. Ukraińcy atakują, więc mają dużo trudniej. Kolejna dobra wiadomość dla naszego zespołu. Miejmy nadzieję, że uda nam się te faktyczne minuty ostatnie wykorzystać. Będziemy mieli dobrą kampę. Niezniszczaną kampę. Inwi jednak często, nawet jeśli się broni, to atakuje. Ukraińcy mają więcej o. życia, powzięli Lewandowskie. Wiesz? Stąd mają tyle życia. Wjechali w siebie! ale kolizja tutaj na drodze! Mentus staranował się o Profusa, kosztował go to prawie 200 życia. Bardzo niedobrze się stało. Bo teraz jest na strzał ukraiński gracz. Widzowie, tak się kończy gra pod wpływem, pamiętajcie. Piłeś, nie jedź. Okej? Okay? Masakra. Polacy na środku mają problemy, David, podostrzałem. Ale powinien się wycofać. Cofa, 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 cofa. Jednak jest na ogrysku. Czy zdąży? Nie zdążył, David. Niestety Ukraińcy robią pierwszego fraga. Pierdzi dźwięk. No to przyciszy jak pierdzi. Dalej pierdzi, niedobrze. HP około 30 tysięcy. Teraz Tisek podpalił kogoś, nie wiadomo kogo, ale kogoś tam podpalił. Konrad ma fajną pozycję, korosuje pozytywa. To jest białoruski gracz. Wydaje mi się, że Beast powinien zostać zniszczony lada moment. Dlaczego na turniejach jest Friendly Fire? Bo to są bitwy w pokoju treningowym, wiesz? I dlatego tak się dzieje. Bo to jest pokój treningowy Marcel bardzo duże straty poniósł niestety. HP-kowo jednak prowadzimy. Mamy także więcej maszyn. Wydaje mi się, że Invil powinno wygrać tą rundę. Musiałby się zdarzyć jakiś bardzo, bardzo duży pech, jakieś wysadzenie. Ostatnio, jak pancer wysadził, a to i tak nie wystarczyło. Tutaj Rambo Westerfale będzie taranowany przez Isa. Polacy mają dużą przewagę, przede wszystkim w czołgach. Rambo padł Westerfale. Ukraińcy atakują Franka. Franek troszkę tutaj osamotniony. A kurde, odbija Franek garnkiem. Odbija. 12 sekund do przejęcia bazy 6 5 Invil zaraz powinno to wygrać 3 2 1 baza przyjęta Invil wygrywa bitwę na mapie Piaszczysta rzeka i tym samym przychodzi do wielkiego finału moi drodzy fantastyczna wiadomość na pewno będą polscy reprezentanci w finale na serwerze europejskim także mamy już na pewno dużo lepszy wynik niż na Euro